wszystkim dzieciom, a szczególnie tym z klasy 3B i 6C, wesołych, słonecznych i pełnych wrażeń wakacji, a wszystkim rodzicom i pracownikom szkoły udanych urlopów. Do zobaczenia we wrześniu. Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele, dziękuję Wam bardzo za cały rok, rok nietypowy i niezwykły. Daliście radę. Pragnę również złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Słonecznych, beztroskich, wspaniałych, ciekawych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Mam nadzieję, że we wrześniu będziemy mogli opowiadać sobie o nich na żywo. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Uczniowie klasy 1A, pani Malwinka i pani Kasia, życzymy Wam cudownych, wspaniałych i bezpiecznych wakacji. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Drodzy uczniowie, koniec roku szkolnego to czas pożegnań i czas życzeń. Ja również chciałabym złożyć Wam życzenia, a nie byłabym sobą, gdybym nie odniosła się nikt do lektur, tych, którymi Was przez ostatnie lata męczyłam. Oto kilka myśli, które z nich wyłowiłam. Spełniajcie marzenia, bądźcie pożyteczni, znajdźcie coś, co będzie Waszą pasją. Wyznaczajcie ambitne cele, ale nie osiągajcie ich krzycząc innych. Bądźcie przyjaciółmi, będziecie mieć prawdziwych przyjaciół. Bądźcie sobą. Odrzućcie to, co daje tylko pozorną radość. Bądźcie szczęśliwi. Szukajcie sposobu, aby rozwiązywać konflikty pokojowo. Odszukajcie w sobie pokłady tolerancji. Wybaczajcie i pomagajcie. Dokonujcie właściwych wyborów. Kochajcie i bądźcie kochani. Bądźcie mądrymi ludźmi. Powodzenia. Wasza pani od polskiego. Kochani, chciałam Wam podziękować za ten wspaniały czas. Trudny, a z drugiej strony bardzo wyjątkowy. Gościliśmy u siebie w domach, często zaprzyjaźniliśmy się albo poznaliśmy się zdecydowanie lepiej i bardziej. Dziękuję Wam za to i dziękuję, drodzy rodzice, że też włożyliście ogrom pracy w to wszystko. A Wam, drodzy uczniowie, życzę wspaniałych wakacji, odpoczynku. Niech będą one piękne, słoneczne i wyjątkowe. Pozbawione wszelkich trosk. Mam nadzieję do zobaczenia we wrześniu. Wszystkiego dobrego. Pa! Dziękuję za... Teraz czas na wakacje! Życzę wesołych wakacji i dziękuję za ten przepiękny rok szkolny. Bardzo wyjątkowy, inny od wszystkich, ale udało nam się dotrzeć do samego końca. Chcieliśmy bardzo podziękować w imieniu samorządu uczniowskiego i opiekunów samorządu za cały rok, za zaangażowanie, za pracę, za Wasz uśmiech, za wszystko, co robiliśmy wspólnie i za to wszystko, co musieliśmy robić oddzielnie. Mimo to jesteśmy bardzo zadowoleni.
I chcieliśmy Wam bardzo podziękować i życzyć miłych, radosnych i bezpiecznych wakacji. Dzień dobry, nazywam się Michał Stomaszuk. Jestem przedstawicielem klasy 1B w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 114 z oddziałami integracyjnymi imienia Jędrzeja Cierniaka. Rada Rodziców serdecznie dziękuję nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom oraz wszystkim uczniom za wytrwałą pracę, naukę i współpracę. Współpracę tym ważniejszą, że w drugim półroczu nauka odbywała się w większości zdalnie z powodów przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Drodzy ósmoklasiści, powodzenia na kolejnym etapie edukacji, drogie dzieci, nauczyciele, pracownicy szkoły. Życzymy Wam radosnych wakacji. Do zobaczenia, mamy nadzieję, w szkolnych murach we wrześniu. Dziękujemy.